No, cześć serduszka. Teraz wam opowiem w zasadzie jak fala powstaje, wiecie? Jak się informacja przekazuje falom, o, raczej taki to będzie film. Wiecie, jak fala powstaje, bo ona produkowana jest bezpośrednio przez słońce. No bo to obejrzyjcie sobie na Boże Jehowa Tata, czy Boże Jehowa Wysości, filmik Wysości o fali, jak powstaje, o samolocie naddźwiękowym. Tam jest pokazane, jak fala powstaje, jak fala wygląda i jak się porusza. Natomiast opisane wysokości, a teraz wysokości przekaz informacji przez falę wysokości filmik. Czyli wysokości mamy tutaj falę mamy. Tu mamy falę, tak. Falę mamy. O tak, to jest fala, tu mamy falę. I ona się dzieli na takie jednostki fala. Dzieli się na takie jednostki fala. I by przekazać informację. To zapisuje się na takiej jednostce wysokości informacja, filmik się zapisuje i jest przekazywany wysokości, co wysokości ten stopnięcie, co to stopnięcie jest wysokości przekazywany lub bystrości, moim sposobem wysokości nadawania fali, można to regulować. Fala najpierw się pojawia napięcie całej długości fali, to może być na 4 gwiazdy, odległość wysokości, na całej napięcie się pojawia na całej długości fali, napięcie to są mikrofale wysokości. Na całej długości fali to są właśnie do tego służą mikrofale. Tak, normalnie nie. Ale na mikrofali tak wygląda. A tak by, bo to, na mikrofali tak to wygląda. Bo mikrofala wysokości to jest tak szczerze mówiąc wysokości, taki sznurek wysokości, który się trzyma wysokości w przestrzeni. Który się trzyma i tylko wysokości on tak wiruje wysokości. No. No ale co tak, na całej długości fali dłuższe zakresy ma wysokości ten, no mikrofala. Dłuższe takie łańcuszki są wysokości. Dłuższy ten łańcuszek jest wysokości niż normalna fala. Normalna fala jest taka krótka, a mikrofala taka długa. Nawet dłuższe wysokości. Nawet kilometrowe są mikrofale. No, kilometrowe są mikrofale. No i wysokości tak to wygląda. I przyjemności wysokości. A możesz zrobić tak, że wyłoni się tu filmik. Tu się filmik wyłoni. Wysokości to już jest trzech krok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedmiu kresek wysokości. I wysokości, następne wysokości też co siedem kresek będzie się, co siedem taki kresek będzie się wyłaniała fala. To można tak zrobić wysokości. Co siedem kresek będzie się fala wyłaniała. A można zrobić wysokości, że czas i wysokości co siedem kresek się wyłania fala. A można wyregulować wysokości, że co 14 kresek się wyłania fala. To jest szybszy przesył informacji wysokości i wysokości zwiększą, no a pamięć jest stała wysokości, w tej jednostce się mieści pamięć wysokości, to jest stała. Też do regulacji pamięć jest wysokości, to od mojej antenki zależy właśnie, którą się reguluje to, tą pamięć, ale pamięć jest stała na fali później. No i tak to wygląda, że nie musi się fala wysokości, o stąd, później tu się przekaże, tu się przekaże, tu się przekaże informacja i leci wysokości w czasie, to długo trwa. Można właśnie, no, stąd wysokości, stąd nabijać wysokość fale, stąd wysokości i pojawi się, no, co 14 kresek będzie się fala pojawiała wysokości. Co 14 kresek i leciała na długości fali. I na długości fali wysokości. Później jak już tak będzie, to można z wysokości, że na całej długości fali wysokości informacja się przekaże, to informacja nie będzie leciała wysokości. Tylko wysokości na całej kresce wysokości pojawia się fala wysokości ten. No, na mikrofali wysokości, na całej kresce pojawia się co 7 wysokości, a na normalnej wysokości leci wysokości po na normalnej fali co 7 leci wysokości informacja, co 7 żłobków leci informacja. I tak jest to o 7 razy większy przekaz wtedy, szybszy wysokości. A ja sobie zrobię taką wysokość, że się wyłoni wysokości cała fala. Będę się starał zrobić taką, że się wyłoni cała fala wysokości. Napięciem się najpierw na napięcie wysokości zaistnienie na fali i na całej fali od razu na całą jej długość wysokości się pojawi wysokość informacja. A to z czasem może się pojawić dopiero. No, ale to tak wygląda. No, to znaczy troszeczkę się tutaj wypowiedzi pomyliłem. Tu się reguluje po prostu tym moim tym. Co 7 kresek, czy żeby się pojawiała fala, czy co 14 kresek się pojawiała fala, a ja sobie zrobię wysokości, że fala mi się będzie pojawiała. Tak myślę, wysokości sobie zrobić.
co cztery kreski, żeby mi się fala pojawiała. Na całej długości co cztery kreski, bo to jakkolwiek wysokości dłużej trwa wysokości, niż co siedem kresek się pojawia fala. No, dłużej to trwa. No, bo później wysokości, tu napięcie zaistnieje, ale napięcie zaistnieje na fali wysokości, to jest zawsze dłużej trwa, bo napięcie zaistnieje, a prądem się później wysokości i magnetyzmem zapisuje wysokości informacja na poszczególnej danej kresce. Prądem się wysokości fala zapisuje, wiecie, na poszczególnej danej kresce. I to już trwa, po kolei jest ten proces, leci wysokości tego przekazu wysokości, a tak wysokości, i to trwa, fala się porusza wysokości szybką prędkością. Myślę, że szybszą wysokości niż prędkość światła się wysokości fala porusza. Albo i nie. To w zależności jakie odzwierciedlenie fali jest zmieniane. Tu jest uwzględniane. Myślę, że fala się porusza jakieś 20 tysięcy km na sekundę. 20 tysięcy km na sekundę, że to jest prędkość fali. Tak mi się wydaje. Bo jest źle badana fala, prędkość fali. Jest źle badana. Bo jest badane 34 km na sekundę jest badana prędkość fali. To by do USA wysokości fala doleciała wysokości po pół minucie wysokości. Przez telefon jakbym rozmawiał, to dopiero po pół minucie by tam do odbiorcy to doleciało. No, a tak nie jest.